Czy warto modlić się o dobrego męża? Według mnie tak. Dziś chcę się z Tobą podzielić tym, jak ja się modliłam o dobrego męża oraz odpowiedzieć na pytanie, czy sama modlitwa wystarczy. Zapraszam. Jak spotkać odpowiedniego mężczyznę i zbudować szczęśliwy związek? Zapraszam Cię na podcast Od samotności do miłości, w którym dzielę się wiedzą i doświadczeniem o relacjach damsko-męskich. Nazywam się Zuza Górska-Kanabus, a ten podcast jest częścią programu transformacyjnego Kierunek Małżeństwo. Zaczynamy! Przyznam Ci się, że niezbyt byłam przekonana na początku do idei modlitwy o dobrego męża. Widywałam w kościele rozłożone kartki z modlitwą do świętego Józefa, dobrego męża czy dobrą żonę. Czasem je odmówiłam, ale jakoś taki miałam sceptycyzm do czasu. Kiedyś robiłam analizę pisma ręcznego dla jednego księdza i gdy omawialiśmy wyniki, to później jakoś mieliśmy taką luźną rozmowę i nie pamiętam, jak zeszło na temat mojej samotności, ale on mi powiedział w pewnym momencie tak, że słuchaj, znam dziewczynę, która odmawiała codziennie litanie do świętego Józefa i teraz ma super męża. I ona, wiesz, modliła się codziennie, nieważne, czy była zmęczona, czy nie, nawet po imprezie, jeżeli zdarzyło jej się coś wypić, to też siadała i odmawiała tą litanię. Ja to wysłuchałam i tak myślałam, no nie wiem. A później stwierdziłam, że zależy mi na tym, żeby spotkać mężczyznę, w którym się zakocham, z którym będę mogła spędzić życie, który będzie kochał mnie, z którym stworzę małżeństwo i rodzinę, przyjmę dzieci. Marzę o takim dobrym, świętym małżeństwie. Więc co mi szkodzi zacząć się modlić? I rzeczywiście odmawiałam litanii do świętego Józefa codziennie. Nie pamiętam teraz, ile to trwało dokładnie, ale odkąd zaczęłam do spotkania mojego męża, to przypuszczam, że to były ponad 2 lata. Ale oprócz tego brałam udział w takiej inicjatywie modlitewnej Szturm do nieba w intencji singli. Tą inicjatywę zaproponowały 2 małżeństwa z mojej wspólnoty, które widziały, że we wspólnocie jest dosyć dużo osób samotnych, którym źle jest z tą ich samotnością, które sobie z nią nie radzą. I zaproponowały taką roczną modlitwę o to, żeby te osoby albo spotkały partnerów, którzy nadawaliby się na męża czy żona dla nich, dla tych osób dobrych, pasujących, albo żeby lepiej sobie radziły z tą samotnością. Dla mnie to była przepiękna inicjatywa, bo zaangażowało się w nią bardzo dużo osób, oprócz singli z naszej wspólnoty i też z nienależących do wspólnoty, którzy usłyszeli o tej inicjatywie i się chcieli dołączyć. To też w tą intencję, w tą modlitwę włączyło się bardzo dużo osób w związkach małżeńskich i to dla mnie był taki piękny gest, piękny dar. Ten Szturm do nieba w intencji singli, jego ideę zaczerpnęli nasi przyjaciele od wspólnoty Mocni w Duchu z Łodzi. I to polegało na tym, że codziennie przez 12 miesięcy była osoby, które zaangażowały się w tą intencję, odmawiały jakąś modlitwę w intencji singli, a także dodatkowo co najmniej jedna osoba codziennie przystępowała, szła na mszę świętą, przystępowała do komunii świętej w intencji singli oraz jedna osoba w tej intencji pościła. I powiem Wam, że efekty dla mnie były zdumiewające. Nie zrobiłam nigdy dokładnych statystyk, ale myślę, że tak z 75% singli biorących udział w tej modlitwie znalazło jakieś rozwiązanie swojego życia. Wiele małżeństw się pojawiło, wiele osób spotkało miłość swojego życia i stworzyło piękne małżeństwa. I co jeszcze takie ciekawe dla mnie, że te osoby samotne spotykały swoich przyszłych mężów czy żony w takich najróżniejszych sytuacjach. Ja poznałam na imprezie kostiumowej, jedna koleżanka w Rybnie,
inna na żaglach, ktoś na spotkaniu dla singli, a jedna znajoma w klubie na dyskotece, jedna w dosyć niespotykanych okolicznościach, bo na rekolekcjach ignacjańskich, i jeszcze inna z kolei zakochała się w chłopaku z RPA i przeprowadziła się tam i teraz cieszy się swoim małżeństwem. Więc tych sposobów poznania było wiele, owoce są dobre, to mówię z perspektywy prawie 9 lat, bo szturm do nieba w intencji singli w mojej wspólnocie to był chyba w latach 2013 albo 2014. Także ta modlitwa przyniosła owoce i ta moja osobista i ta wspólnotowa. Tylko tutaj ważną rzecz chcę jeszcze dodać, bo wiecie, modlitwa to nie magia. Ja osobiście wierzę, że modlitwa przemienia nas, otwiera, stwarza taką przestrzeń możliwości, stwarza, otwiera nas na działanie Boga, ale też na to, co nas spotyka. Jak się modlimy o na przykład właśnie dobrego męża, to bardziej jesteśmy też na to otwarci. Ale jest jeden warunek. Tutaj się zgodzę z Ignacem Loyolą, który mówił tak, że módl się tak, jakby wszystko zależało od Boga, ale działaj, jakby wszystko zależało od Ciebie. Bo jeżeli będziesz się modlić o dobrego męża, a nie będziesz wychodzić w nowe miejsca, jeżeli będziesz się modlić o dobrego męża, a nie będziesz pracować nad sobą, nad swoimi ograniczeniami, nad dziedzictwem, które masz z domu, nad swoimi zranieniami, przekonaniami, to w efekcie ta modlitwa nie może nie przynieść tych owoców, których oczekujesz. Bo modlitwa to nie magia. Ona stwarza przestrzeń możliwości, ale ty też musisz zrobić swoje. Dlatego, jeżeli modlitwa jest dla ciebie czymś bliskim, zachęcam cię, podejmij ten trud modlitwy codziennej o dobrego męża. Podejmij też post w intencji znalezienia dobrego męża. Fajnie, jeżeli stworzysz grupę osób, które będą się modlić, super. Ale mimo tego, oprócz tego, też działaj. Ucz się, wychodź w nowe miejsca, poznawaj nowych ludzi, pracuj nad sobą. Być może potrzebujesz terapii, być może potrzebujesz kursu, być może potrzebujesz nauczyć się, jak zbudować dobrą relację. A może nie masz pomysłu, gdzie wychodzić. Sięgaj po materiały, które mogą Ci pomóc. Zapraszam Cię do kursu, jak wybrać odpowiedniego mężczyznę i zbudować trwały związek bez gierek i manipulacji. Jak nie masz pomysłu, gdzie możesz wychodzić i poznawać nowych mężczyzn, to masz dostępny chociażby e-book, lista 135 miejsc inspiracji, w które możesz się wybrać, aby poznać nowych mężczyzn. Oprócz modlitwy działaj i na pewno wtedy będą owoce. Dziękuję, że byłaś dziś ze mną. Możesz do mnie napisać z pytaniem, wątpliwością czy refleksją po odsłuchaniu tego odcinka. Napisz na kontakt@kierunekmałżeństwo.pl. Z chęcią dowiem się, co o tym wszystkim myślisz. A jeżeli uważasz, że te treści są wartościowe, że ten odcinek może komuś pomóc, podziel się nim. Razem uczyńmy ten świat mniej samotnym miejscem.